Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałem takie krótkie przedstawienie pokazać, bo obiegowa opinia jest taka, że u pszczelarza miód jest drogi. Tutaj, jak się uda, to stawię zdjęcia. Właśnie z jednego ze sklepów, jakie są ceny miodu za kilogram. Podkreślam, trzeba patrzeć i cenę za kilogram. U mnie jest cena miodu za kilogram, w słoiku jest ogólnie 1,2 kg do 1,3 kg w zależności od gatunku miodu. Przyjmując, że jest 1,2 kg, 40 zł i dzielona na 1,2 kg wychodzi 30 zł za kilogram. Jakie są ceny, to właśnie tutaj widzicie na tych zdjęciach z jednego ze sklepów. I czym się różni miód od pszczelarza, od miodu ze sklepu? Co widać, tutaj nie jest dużo droższy, a niejednokrotnie nawet jest tańszy, bo tutaj ceny są zróżnicowane około 30 zł za kilogram, też się wahają. A u pszczelarza miód na pewno nie jest anonimowy. Można przyjść, porozmawiać z pszczelarzem, dowiedzieć się, z czego powstawał, jak zajmuje się pszczołami. Pszczelarz wszystko opowie. Gdyby nawet się jakiś coś było nie w porządku z tym miodem, gdyby nie smakował, oczywiście można przyjść z reklamacją. Nawet oczywiście pszczelarz jakby utożsamia się z tym produktem, który sprzedaje. Także to nie jest, że bierzcie i nie ma i tak dalej. Także tutaj jest, na pewno nie jest anonimowy. Na pewno o każdym miodzie pszczelarz jest w stanie opowiedzieć historię, jak powstawał, z czego powstawał. Tak samo pszczelarz doradzi, jeśli chodzi o to, co kto lubi, jak dobrać miód, który na swój jest dobry. To też właśnie tutaj jest lepiej. A jeśli takich w miodach marketowych, nie wiemy, skąd ten miód pochodzi. Często na etykiecie istnieje zapis: mieszanka miodów pochodzących z Unii Europejskiej i niepochodzących z Unii Europejskiej. Co czytając na polski, to można stwierdzić, że to jest troszkę miodu polskiego, resztę miodu niewiadomego pochodzenia. Często z Chin, często z innych dziwnych krajów świata, gdzie standardy pszczelarstwa są naprawdę w opłakanym stanie. Często widziałem filmiki w internecie, gdy po prostu są kręcone, wirowany miód z czerwiem, co tutaj to jest niedopuszczalne mentalnie w Polsce. Często jest to kręcone jak w błocie te ramki, po prostu w takich warunkach skandalicznych higienicznie. U pszczelarza też warto się dopytać o numer weterynaryjny. Każdy pszczelarz, który się szanuje, jest pod nadzorem lekarza weterynarii, ma numer weterynaryjny, przyjeżdżają kontrole, kontrolują, w jakich warunkach jest pozyskiwany miód. Także też na to warto zwrócić uwagę. A tam jednak jest różnie z higieną. To raz. Druga sprawa, że tam są poza Europą praktycznie, nareszcie reszty świecie, w innych rejonach świata są dopuszczone właśnie antybiotyki do stosowania w miodzie i to są mocne antybiotyki, bo pszczoły tak samo jak ludzie też chorują. W Europie się nie zwalcza, niestety jest selekcja naturalna, słabsze rodziny niestety zimy nie przeżyją, które są na przykład jedną taką bakteryjną chorobą jest nosemoza, która no niekiedy dziesiątkuje pasieki. I pszczelarz na to ma znikomy wpływ. Ma, ale to już szczegółowo. Nie będę się wdawał w szczegóły. Ogólnie przyjmuje się, że pszczelarz ma znikomy wpływ na to. A tam są właśnie stosowane na to antybiotyki, które oczywiście przedostają się do miodu i ten miód jest w cudzysłowie mocniejszym lekarstwem, tak? Bo z antybiotykami, ale czy my chcemy jeść antybiotyki i niewiadomego pochodzenia? Moim zdaniem to chyba o to chodzi, żeby jeść naturalny miód, który sam w sobie jest antybiotykiem, a nie jest antybiotykami z zewnątrz. To raz. Inna sprawa, że Unia Europejska w zeszłym roku przeprowadziła badania i 70% chińskiego miodu jest sfałszowane. Po prostu szok. A tutaj jednak kupując od pszczelarza mamy prawie... Powiem, że
prawie stuprocentową pewność, bo oczywiście zdarzają się wypadki oszustw, ale większość pszczelarzy jest uczciwych i naprawdę zachęcam do kupowania u lokalnego pszczelarza. Gdyby coś było nie tak zmienione, tak mówię, można się zawsze wrócić do niego i podyskutować na ten temat. Także w porównywalnych pieniądzach mamy miód od pszczelarza z miodem z marketu. O, jeszcze jedna sprawa. Jeszcze często miód marketowy jest przegrzewany, bo właśnie z tych różnych krajów, różnych skupów jest w beczkach. I żeby go po prostu przywrócić do konsystencji płynnej, to miód jest podgrzewany i czasami nawet przegrzewany i wtedy traci właściwości swoje. Więc można powiedzieć, że przegrzany miód właściwościami dorównuje cukrowi, tylko tyle, że jest słodki. U pszczelarzy większości takich mniejszych jak ja od razu leję w słoiki i miód mi krystalizuje w słoika i potem już nie dekrystalizuje, żeby właśnie tych właściwości nie tracił. Prawdziwy, dobry miód, pamiętajcie, że jest krystalizowany. Także tyle chciałem powiedzieć i tak się rozgadałem. Wbrew pozorom w markecie nie jest dużo taniej miód, a u pszczelarza moim zdaniem jest miód dużo lepszy. Mam nadzieję, że nikt tu nie będzie mnie z marketu ganiał za to, co mówię. Bo nie, no, bo tyle. Także zachęcam do kupna u lokalnych pszczelarzy. Być może i u mnie. Jak ktoś jest chętny, to oczywiście zapraszam, sprzedaję na miejscu, wysyłam, to nie ma problemu. Także dziękuję i pozdrawiam wszystkich.